Cześć siemaneczko, w kolejnym dniu. Witajcie serdecznie. Lecimy dalej z Ostrym. Dzisiaj chyba mam nadzieję, że może uda nam się go odpalić. Wałek, podstawa, pompa, no i później chłodnica, filtry. Lecimy z tematem. Lecimy z wałkiem. Śrubki nowe mamy, tylko podkładki by się przydały, sprężynowe. Te czy te? Tamte. Cztery. Mamy dwa. Jeszcze dwie śrubki. Osiem, osiem, więc powinny być. Dobra. Najpierw przykręcę sobie wałek. Gwinty są poprawione. Przykręcę wałek, gdzieś tu miałem zaznaczony. O, to. Nie będzie to takie hop-siup. Tu nic nie będzie hop-siup. Dobra, zakręcę to i wracam. Okej, mamy to zakręcone. Spróbujemy go teraz nasmarować. Pójdzie czy nie pójdzie? Teraz zobaczymy, czy pójdzie. Nie idzie. Wywala smar. Teraz poszło. Poszło, bo tu na bokach wywaliło smar. Oj, tam z tyłu też. O, już zapaćkało cały smar. No dobra. Niech by było. Jak coś, to polecam. Smarownicę. Świetna. Dobra, ona tu będzie jeszcze potrzebna, ale ją schowam. Będzie jeszcze potrzebna. I lecimy dalej. Idę po pompę. Zrobimy przymiarki.
Dokładnie teraz. I teraz tak. Wałek, ten kardana na pompę. Tu jest pierścień. Taki we środeczku. I trzeba go ładnie włożyć. Nie wiem, jak to się robi, ale spróbuję go włożyć tak. Nie wejdzie mi tak. Czyli on musi być... Tu jest taka śruba. Nie wiem, czy ja to tak później uceluję. On musi wejść w ten sposób. Czy w ten? Nie, w ten. No dobra, próbujmy. Może uceluję. Kurde, chyba się udało. Dobra, tylko tam trzeba smaru nałożyć. Czyli ściągamy jeszcze raz. Tak to wygląda. Poskładane do kupy. Tu nie mam jednej opaski. Muszę kupić opaskę. Filtr złożony i ten. I co? I zalewamy. Pompa skręcona. Chłodnica też. Wszędzie wszystko tak jak trzeba. Składam filtr. Będę zalewał go olejem. To idzie do środka. To idzie do środeczka. O tło. Coś nie chce wleźć. Musi chcieć. To idzie do środka i tu mam jeszcze taką siatkę zabezpieczającą. Była, niech będzie. A może ma być. Była, niech będzie. Kurde, nie chcę się. Czego to nie chce wleźć tu? To nie ma być tu. Tu ma być tu. Stroną coś nie chcę. Czemu tu nie chcę wleźć? Filtr dopchniemy w źródeczko. Kurde, wypłaciłem. Tu jest taka siateczka na tym. Pięta jest może. Tego nie chcę. O! Wskoczyła. Dobra. Zalejemy olejem miskę. O! A co to? Trzeba powycierać. Było suche. I teraz tak, jak to tak, to poziom oleju, minimum do tej kreski, no to lejemy do tej kreski, leję kastrola, bo mam kastrola, nie wiem czy wystarczy.
pisało do tej kreski, to niech będzie do tej kreski. Minimum jest tu. O, to jest go tu jeszcze trochę tu. Niech ma. Taki mi został gdzieś skądś z czegoś. I taki zalewam. Dobra. Dobra. Później odniosę. I teraz trzeba to tam przykręcić. I dobrze by było. Nie wylać. Dobra. Skręcam opaskę. I będziemy lecieć dalej. Jeszcze zapomniałem o pokrywce. Tu na to przychodzi jeszcze pokrywka. Taka na śrubeczkę. Szukamy śrubeczki. No, nareszcie to zaczyna wyglądać jak traktor. Czy nie? Spróbuję go dzisiaj odpalić, naprawdę. Rozrusznik zakręcę tak jak jest. Paliwo. Trzeba mu zrobić paliwo. A żeby mu... chyba pomp nie zajadę, co? Jednej, drugiej na chwilę odpalę. Powinno. Nie będę mu gazował. Aha. Nie no, nie będę, bo tu się nakurzy zaraz. Tu powinien być jeszcze wężek chyba od powrotu. Ale nie było nigdy. Dobra. Muszę jeszcze tak. Tu nic, zalewam go wodą i sprawdzam, czy nie cieknie. A później zaleję go olejem, tylko tam muszę wmienić podkładkę i będzie gitara. Mały update'ik. Próbowałem to odpalać, ale rozrusznik jest niedobry jest. W sensie Bendix jakby wbijał, ale nie wbija do końca. Na rozruszniku jest zębatka ciapnięta, troszkę obrobiona, może przez to, nie wiem. I wkurzyłem się, rzuciłem to. Jest wszystko przygotowane. Akumulator na krótko, czyli masa i bezpośrednio do rozrusznika, oczywiście na śrubokręt. Zalany jest wodą, olejem. Tu jest przygotowane paliwko, oczywiście na krótko. Do zbiorniczka, powroty, powrót do zbiorniczka jest, także wszystko jest przygotowane. Przelałem go pompką, ale nie da rady, no nie da rady obrócić wałem, bo ten rozrusznik pieroński niedobry. Tu jeszcze wrzuciłem tą ścianę groziową, jest wrzucona i tyle. I dzisiaj sprzątam to. Muszę to wszystko ogarnąć, bo czyszczę błotnik. Muszę wyczyścić błotnik ten od tamtej strony. Nie ten, tylko ten z drugiej strony.
i bak paliwa i wtedy będę mógł sobie wrzucić od razu błotnik, skręcić z grodzią i wrzucę zbiornik paliwa i zbiornik oleju, bo to jest razem, nie? Połączone, później wam pokażę. I jak sobie to powrzucam tutaj, to już będę mógł podpiąć całą hydraulikę. W sumie to dobrze, że go nie odpalałem, bo pompy chodziłyby na sucho. Więc tak, rozrusznik jeszcze do ogarnięcia. I dzisiaj to wszystko szlifuję. Może jutro dojdą farby, to będziemy malować i wtedy już będę składał to do kupy razem z hydrauliką. Wtedy zepnę całą hydraulikę z powrotami i już będzie i wspomaganie, już można będzie orbitrol założyć i kierownicę i wtedy będzie bajlando. Więc ja się biorę za robotę i pewnie jeszcze później wam coś dogram na koniec, jak to będzie wyglądać po wyczyszczeniu. Na razie to za dobrze nie wygląda, no ale damy radę. Tak to wygląda po kilku godzinach, błotnik wyczyszczony. Wystarczy. Wystarczy. I zrobiłem połowę baku. Z baku schodzi całkiem, to jadę do zera, bo odpada to wszystko. Znowu się syf narobił w garażu. Jestem z powrotem. Trochę umorusany. Troszkę umorusany, ale mówi samo za siebie. Mamy zrobiony tak, błotnik, tak jak mówiłem. Nie pokazywałem wam czyszczenia, bo to przecież bez sensu jest. Zbiornik, też żółty. Wisi sobie ładnie. I przejdę tam, czy nie przejdę, nie chcę tego upaćkać. Tak mi parę paprochów wpadło. Ale ładnie się błyszczy, ładnie, ładnie, ładnie. To mamy zbiornik, mamy błotnik. I tutaj to jest belka łącząca błotniki. I tu jest przystawka, przystawka hydrauliki. Znaczy się, to jest montowane, gdzie jest hydraulika, tutaj wychodzi rozdzielacz ten duży. O, na tyle. Więc tak to wygląda. Całkiem to wyszło sympatycznie, powiem wam. Przeraziła mnie tylko ilość farby, bo ten jeden błotnik, bak i te dwie blachy, to poszło 1,5 litra. No tak z tego setkę może by urwał do dwóch. No, litrę i 2,3 setki, no. Ale ja miałem 1,5 litra od razu rozrobione, więc wypryskałem wszystko. I fajnie się to prezentuje. W poniedzielnik, bo dzisiaj sobota, materiał może wejdzie jutro. W poniedzielnik montaż błotnika najpierw, bo mam ścianę grodziową, więc teraz potrzebuję błotnik. I później jak już będzie błotnik, to już pójdzie bak. Pójdzie bak, a jak już pójdzie bak, to już pójdzie cała hydraulika dookoła, łącznie ze wspomaganiem. Tak, tak będzie. Tak to się prezentuje. I tym akcencikiem będę się z wami dzisiaj żegnał. Lecę do domu montować materiał. Chyba będzie w niedzielę. Dzisiaj sobota, jutro niedziela. Jutro powinien wejść. Albo w poniedziałek, ale chyba jutro. I co? Miłego weekendu wam życzę. I do zobaczyska na następnym odcinku. Cześć.